W tym filmie pomówimy sobie o przekazywaniu do funkcji argumentów będących obiektami. Obiekt jest w pewnym sensie rozbudowaną wersją zmiennej. Podobnie jak zmienne proste typu int czy double, każdy obiekt można przekazać do funkcji jako argument. Mowa tu o funkcji programu, nie o metodach wchodzących w skład klasy. Czyli do zewnętrznej funkcji przekazujemy obiekt. Pierwsza metoda to przekazywanie obiektu przez wartość. Działa ona domyślnie. Podobnie jak w przypadku przekazywania zmiennych prostych, na potrzeby funkcji tworzona jest kopia zmiennej. Tak samo tutaj tworzona jest kopia całego obiektu. Działania wykonywane są na kopii. Kopia jest usuwana po zakończeniu działania funkcji. Usuwana jest z pamięci. Tutaj taka uwaga, że podobnie jak w przypadku większych zmiennych, podobnie jak w przypadku dużych obiektów, jeżeli tworzona jest kopia dużego obiektu, może to spowalniać program i zajmować większe zasoby pamięci operacyjnej komputera. Zobaczmy, jak działa przekazywanie obiektów przez wartość. Mamy znaną nam już z poprzednich wykładów klasę osoba, która posiada pola nazwisko, imię, wiek, konstruktor. Tym razem, jak widzimy, jest to konstruktor posiadający listę inicjalizującą, którą poznaliśmy na poprzednim wykładzie. Jego zadaniem jest przyjęcie w parametrach imienia, nazwiska i wieku i przekazanie do pól klasy. Klasa posiada też standardowo metody dostępu do pól prywatnych, czyli publiczne metody getImię, getNazwisko, getWiek, setImię, setNazwisko i setWiek. Teraz mamy program główny, który obiekt naszej klasy wykorzysta. Stworzymy sobie funkcję RODO. Tak modny od paru lat ciągle powracający temat danych osobowych. Chcemy, żeby ta funkcja ocenzurowała nam nieco naszą zawartość przekazanego do niej obiektu. Mianowicie zostawi pierwszą literę nazwiska bez zmian, wszystkie inne zastąpi x-ami. Tak, żeby ktoś, kto na przykład przegląda bazę danych, nie znał, nie miał dostępu do pełnych danych osób, które w tej bazie są zapisane. Jak zbudowana jest funkcja RODO? Otrzymuje w parametrze obiekt klasy osoba. Nazwany jest tutaj temp. Teraz stworzony jest łańcuch S. Z obiektu, który został przekazany, pobierane jest nazwisko, bo to nazwisko chcemy sobie ocenzurować. Tak. I po kolei w pętli dla i od 1, nie od 0, bo pierwszą literę zostawiamy bez zmian, to następne litery nazwiska mają być zmienione. Tak? Do długości obiektu S od i, czyli kolejne znaki od drugiego do ostatniego znaku, zastępujemy x-ami. I teraz przy użyciu metody set nazwisko podmieniamy wewnątrz obiektu, który przekazany został do naszej funkcji. Proszę zauważyć, że funkcja RODO nie jest metodą obiektu osoba. To jest po prostu funkcja programu głównego.
więc ona może korzystać tylko z publicznych metod obie klasy. Nie może bezpośrednio dostać się do ich pól prywatnych. No dobrze. Wykorzystanie naszej funkcji. Tworzymy sobie obiekt klasy osoba, nazwijmy go ktoś, w programie głównym to robimy. Wypełniamy danymi Jan Kowalski, wiek lat 30. Przesyłamy ktośa do funkcji RODO, no i wypisujemy jego zawartość po zmianie. Niestety wszystko wygląda dobrze, ale nie działa. Z oczywistego powodu. W tym momencie, w momencie przesłania do funkcji RODO obiektu ktoś, została stworzona jego kopia. Ocenzurowaliśmy kopię tego obiektu. Kopia wraz z zamknięciem funkcji RODO, z zakończeniem funkcji RODO zniknęła, więc w momencie tu, gdy wypisujemy, już nie istnieje. A sięgamy do oryginału. W tym momencie, wypisując, sięgamy do oryginału. Kopia istniała tylko na potrzeby klasy RODO, funkcji RODO. No dobrze, więc jak sobie z czymś takim poradzić? Rozwiązaniem jest przekazywanie obiektu przez referencję. Referencja to druga nazwa egzemplarza, egzemplarza obiektu. Dzięki temu możemy wysłać do funkcji, czy przyznać funkcji dostęp do oryginału. Po prostu do funkcji podajemy drugą nazwę tego samego obiektu. Nieco podobna sytuacja, gdybyśmy przekazywali wskaźnik do obiektu stworzonego dynamicznie, ale o tym będziemy mówić przy innej okazji. Czym się różni nasz program? Klasa osoba nie różni się niczym, dokładnie jak w poprzednim przykładzie. Różnica w sumie jest tylko jedna, bardzo niewielka. W funkcji RODO zaznaczamy znakiem ampersand, że temp jest referencją do obiektu, który podamy w parametrze. Wykorzystanie tego obiektu, znaczy nic się nie zmieni. Czy sięgamy bezpośrednio do obiektu, czy poprzez referencję, zasady są te same. Tak samo używamy operatora kropki. Gdybyśmy użyli wskaźnika, operator musielibyśmy zmienić na strzałkę. W przypadku zmiennych czy obiektów statycznych, kropka. W przypadku referencji do obiektów statycznych, także operator kropka. Różnica polega na tym, że w tym momencie funkcja RODO ma dostęp poprzez referencję temp do oryginału obiektu ktoś. Zmieni w nim, czyli tu już wypisujemy ten zmodyfikowany obiekt. Efekt będzie taki, prawda? Tak jak tutaj mamy Jan, pierwsza litera K, x-ów tyle, ile było pozostałych liter w nazwisku, wiek 30. Jest to jedna z metod, w której funkcja zewnętrzna może modyfikować zawartość klasy. Drugą będą tak zwane funkcje zaprzyjaźnione, ale o tym pomówimy sobie w kolejnym filmie. Obejrzyjmy teraz przykład wykorzystujący przekazywanie parametrów będących obiektami, przekazywanie do funkcji. Zrobimy sobie bardzo prostą tekstową grę RPG, w której będziemy tworzyć dwie obiekty klasy postać i wysyłać do walki w funkcji ring. Tak, nasz projekt będziemy w kolejnych wykładach rozwijać. Zacznijmy od klasy postać.
posiada pola, imię. Tutaj dla odmiany zamiast string wziąłem tablicę znaków. Tam chciałem przypomnieć, że jest jeszcze jedna metoda obsługiwania łańcuchów znaków C, właściwie wzięta z C. Stringi są bardziej popularne w C++, ale warto o niej pamiętać. Jest wykorzystana w wielu przykładach, w wielu tutorialach. Dalej, mamy pola. Życie, atak i obrona. Tak, w grach RPG mamy jakieś parametry postaci. Zwykle to jest bardziej skomplikowany układ, ale naszą super prostą grę na razie wystarczą takie. Potem, tak jak mówiłem, być może będziemy to rozbudowywać. Są to po prostu liczby typu integer. Pola klasy są domyślnie prywatne. Teraz przechodzimy do metod publicznych. Konstruktor, który otrzyma w parametrze imię postaci, nazwę postaci i wylosuje nam wszystkie jej parametry pozostałe. Dalej mamy funkcję dostępu do pól, czyli set życie, czyli zmianę życia, get życie, pobieranie i z klasy wartości parametry, wartości pola życie, get atak, get obrona. Metod set atak, set obrona nie będziemy potrzebowali, zakładamy, że one w trakcie się nie zmieniają. Postać w trakcie walki spada jej poziom punktów życia, a atak i obrona się nie zmienia. Te metody są zaimplementowane inline wewnątrz klasy. Konstruktor to tylko prototyp. Prawda? Mamy metodę przedstaw się, która wypisze informacje o naszym stanie naszego zawodnika. Też tylko prototyp. No i destruktor. Coś, o czym mówiliśmy, ale w praktyce jeszcze nie użyliśmy. Użyjemy go, żeby przekonać się, w jakim stanie, że tak powiem, nasz zawodnik schodzi z ringu. Implementacja tych metod, które nie były inline stworzone. Czyli zaczynamy od konstruktora. No, kopiujemy parametr do pola imię. Poprzez str copy, bo to jest tablica znaków, nie string. Dalej, losujemy życie, atak, obrona. Trzy parametry. Życie w zakresie od 20 do 50. Atak od 5 do 15. 15 nie wchodzi, czyli od 5 do właściwie 14, tak? I obrona od 0 do 4. Może nie być żadnej obrony, tak? Jakieś życie, wartość życia jakaś musi być, bo dodatnia, bo inaczej postać przegrałaby od razu w momencie utworzenia. To nie o to chodzi. Funkcja przedstaw się wypisuje po prostu imię postaci, jej życie, atak i obronę. I destruktor. Metoda, która wywoła się w momencie usunięcia egzemplarza tej klasy, obiektu tej klasy z pamięci. Co ona wypisze? Wypisze gracz, dalej wywoła metodę przedstaw się, żeby nie powtarzać tego samego kodu, czyli wypisze informację o graczu i zakończy informacją, że schodzi z ringu. W jaki sposób teraz będziemy używać naszych obiektów naszej klasy? Tutaj zaraz wrócimy do funkcji main, ale funkcja ring nie jest przypisana do klasy, czyli to jest funkcja programu głównego, otrzymuje dwie
zmienne typu postać w parametrach. Zawodnik 1, zawodnik 2. No i tutaj mamy implementację tej funkcji. W trakcie naszego pojedynku zawodnicy wymieniają jakby ciosy, tak? Czyli zawodnik 2 w tym kodzie zadaje pierwszy cios. Od życia zawodnika 1 odejmowany jest atak zawodnika drugiego minus obrona zawodnika pierwszego. Tak, to jest skuteczność ataku, to jest atak zawodnika drugiego minus obrona zawodnika pierwszego i odejmowany jest od poziomu życia zawodnika pierwszego. W tym momencie zawodnik pierwszy otrzymuje obrażenie, ale w tej samej rundzie zawodnik pierwszy kontratakuje, czyli atak zawodnika pierwszego po uwzględnieniu obrony drugiego zawodnika odejmowany jest od życia zawodnika numer 2. I cała ta pętla powtarza się dopóki życie zawodnika pierwszego, poziom punktów życia jest większy, równy 0 i poziom punktów życia zawodnika drugiego jest większy, równy 0. Po co większy? Nie wystarczyło pytanie, czy równy 0. Jak spadnie do 0, to kończymy. No, akurat można w tym przypadku przeskoczyć 0, odejmując siłę uderzenia ciosu zawodnika. Przeskoczymy 0, przejdziemy na wartości ujemne i będą walczyć dalej. Więc zabezpieczenie w takim wypadku większe od 0. Dlaczego i? No bo kończymy, gdy którykolwiek z nich, życie któregokolwiek z nich spadnie do 0. No w takim wydaniu, to jest bardzo prymitywna wersja takiej gry. Przede wszystkim, czego tu nie mamy? No, żadnej losowości. Znając wartości wylosowanych przez zawodników poziomów życia, ataku i obrony, możemy wyliczyć, który wygra. W grach RPG zawsze mamy pewną losowość. Czy to w grach komputerowych komputer losuje, czy to w grach papierowych mamy rzut kostką. No ale tak jak mówiłem, to jest pierwsza próba stworzenia naszej gry, którą będziemy rozwijać. No dobrze, wracamy do naszej funkcji main. Tak. Tworzone są dwa obiekty klasy postać, gracz 1 i gracz 2. Nadajemy im imiona przy tworzeniu. Parametry wylosowane są w konstruktorze. Teraz gracze przedstawiają się, czyli wypisują na starcie, jakie mają parametry. Przesyłamy obydwu graczy do funkcji ring. Czy gracze muszą przedstawiać się jeszcze raz, żeby wiedzieć, który przeżył naszą walkę? No w tej wersji nie muszą, bo mamy destruktor, który wypisze, w jakim stanie gracz schodzi z ringu, tak? Czy jeszcze ma dodatnie punkty życia, czy już nie. Jak zadziała nasza klasa? W tej wersji spójrzmy, co pojawi się w konsoli. Tak? Na początku gracze się przedstawiają. No, w tym uruchomieniu wylosowane zostały takie parametry. Życie 20, gracz Conan the Barbarian, życie 20, atak 5, obrona 1. Chuck z Teksasu, tak, życie 36, atak 14, obrona 0. No i mamy tutaj gracz,
Conan O'Brien schodzi z ringu. Zadziałał destruktor. Gracz z Teksasu schodzi z ringu. Też zadziałał destruktor. Który wygrał? No, jeszcze gra nie ma metody automatycznego rozpoznawania, kto wygrał, ale widzimy, że przeżył Chuck. Tak? Ma dodatnie punkty życia. Było na początku 36, teraz jest 26. No dobrze, ale co to jest tu? Dlaczego drugi raz nam gracze schodzą z ringu? I to jeszcze na dokładkę z takimi parametrami, z jakimi zostali wylosowani. Kolejność to jest odwrotna. Tak? 36, 36, 20, 20. Destruktory tych obiektów wykonane zostały dwukrotnie. Kiedy? W momencie przesyłania do funkcji ring, tak? W momencie przesyłania do funkcji ring utworzone zostały kopie obiektów. Gracz 1, gracz 2. To one uczestniczyły w walce. Ich życie, co było, punkty życia były modyfikowane, czyli one traciły punkty życia. Gdy przestała działać metoda ring, wykonane zostały destruktory, ale destruktory kopii obiektów. I dostaliśmy tutaj prawidłowe informacje, w jaki sposób, w jakim stanie nasi zawodnicy wyszli z ringu. Ale to były tylko kopie. Obiekty, gracz 1 i gracz 2, ich oryginały istniały dalej. I kiedy zostały usunięte? W tym momencie, kiedy funkcja main skończyła swoją pracę. Uruchomione ich zostały ich destruktory. Oryginałów, tych, które nie zostały zmodyfikowane. Stąd ten wypis pojawił się drugi raz. No dobrze, ale czy konstruktory nie zostały przypadkiem uruchomione dwa razy? Albo nie powinny być? Przecież w momencie tworzenia obiektu gracz 1 i obiektu gracz 2 uruchomione były ich konstruktory i wylosowane wartości pól i pobrane z parametrów konstruktora nazwa, imię naszego gracza. Dlaczego w momencie utworzenia kopii nie został jeszcze raz uruchomiony konstruktor? No cóż, tworzenie kopii obiektu to nie jest tworzenie obiektu jeszcze raz. W momencie tworzenia kopii jest tworzona kopia aktualnego stanu obiektu. Nie jest uruchamiany jeszcze raz jej konstruktor. Ale w momencie usuwania kopii uruchamiany jest jej destruktor. O tym należy pamiętać. Co trzeba zmienić, żeby te destruktory nie były uruchamiane dwukrotnie? No to tak jak mówiliśmy na wcześniejszej części tego filmu, można przekazać referencję do obiektu jako parametry funkcji zamiast samego obiektu. Czyli referencja do obiektu zawodnik 1, referencja do obiektu zawodnik 2, przekazana do funkcji ring. No i tak samo w definicji. Różnica, mała zmiana, różnica taka, że tylko raz zostanie uruchomiony destruktor każdego z obiektów. Nie powstają kopie, więc kopie nie muszą być osobno usuwane z pamięci. Tak jak mówiłem wcześniej, naszą grę będziemy rozwijać, poprawimy może trochę logikę tworzenia naszych graczy, logikę walki. No i oczywiście na bazie obiektu postać stworzymy sobie klasy postaci, używając mechanizmu dziedziczenia.
ale to już na jednym z następnych wykładów.